Can you keep up? Baby boy, make me lose my breath. Bring the noise, make me lose my breath. Hit me hard. Czaisz? Just sing it English. English melodies. Widziałam coś tak szybko, że się zastanawiam, czy dobrze, że się to tak nie zrobiła. Jednak powinna wytłumaczyć, nie? Czy keep up with znaczy nadążać za kimś, to dosłownie fizycznie, jeżeli chodzi o tempo biegu, chodzenia, ale też nadążać na zasadzie, że łapiesz, kumasz, jeżeli coś jest mówione bardzo szybko, albo jest tego bardzo, bardzo dużo. Więc przykłady teraz. Czy nadążasz za mną, czy powinnam to wytłumaczyć jeszcze raz? Can you keep up with me or should I explain it one more time? Albo I can't keep up, could you please slow down? Nie nadążam, możesz, proszę cię, możesz zwolnić. A teraz, keep up with Destiny's Child. Lose your breath.